sam początek wyprawy, tak zwanej kwarantanny. Chciałem wam pokazać tutaj taką iglicę. No, jest to symbol masoński, czy jak go tam nazywają, bo oni to lubią tak pieczętować, tutaj oznaczać te swoje tereny. No i pokażę wam to z bliska, jak to wygląda. W zasadzie nigdy tam nie byłem, pierwszy raz tam idę. To jest dosłownie no, na szczerym polu zrobione. A co to jest? Nie mam pojęcia. Wygląda jak z Egiptu. W Egipcie też takie były, ale w Watykanie też takie stoi. No jest to olbrzymie. Nie wiadomo, co to jest. Nie ma to żadnego symbolu tu na tym ani nic. Do znaczenia. Zobaczmy dalej. Zobaczcie to na momenty tu, ale tu nie ma żadnej jakiejś tablicy informacyjnej. Ale to zostało tutaj tymi harczami zarośnięte. Taki obelisk masoński. I to jeszcze w szczerym polu. To jest bardzo dziwne. No może to jakieś miejsce ma jakieś znaczenie. Może to jest jakieś energetyczne miejsce. Może jakiś geograficzny punkt. Nie wiem. Czy jakaś ta siatka, co na mapie leci akurat, to coś tu, jakiś ten punkt przechodzi w tym punkcie. Nie wiem. Zobaczcie na ten stary kuty płot. Jakie ornamenty. Ale nie o to w tym chodzi. Co to jest i dlaczego tutaj to stoi? No jest to wysoki na, nie wiem, z 30 metrów, z 25. Szacować. Dobra. A tak to jest szczere pole. Zobaczcie dookoła. I takie coś tutaj jest postawione. To jest dziwne. Dobra. No i to tyle. Co to może być też, jak jest na Landram Bay, jak się jedzie, to coś takiego jest. Może wam podam w opisie filmu, spojrzę, będzie to. Ok, to tyle. No i zapraszam teraz do obejrzenia kwarantanny, jak można spędzać czas.
Witam, proszę Państwa. Jak wygląda kwarantanna? No właśnie, kwarantanna. No wygląda w ten sposób. Siadam sam do samochodu i jadę sam samochodem. Wysiadam z samochodu, idę sam i jestem w takim miejscu. Wiem, że nie wszyscy mają możliwość wyjścia z domu. Tak jak w Polsce teraz, no ludzie siedzą pozamykani, jest to nie za ciekawa sprawa. No ale chciałem się tutaj podzielić takim tutaj kawałkiem tego czegoś, co można robić, opuszczając dom. Macie tam na pewno jakieś miejsca, gdzie można samotnie gdzieś iść, w jakieś miejsce. Na przykład jedno z takich miejsc jest tutaj, które chciałem Wam tutaj pokazać. To jest Landram Bay w Devon. Takie coś tutaj jest, tak to w ogóle wygląda. No i można samemu takie miejsce zwiedzać, czy jakieś inne miejsca. Na pewno w waszej okolicy są jakieś ciekawe miejsca, gdzie można samemu gdzieś iść, coś zobaczyć ciekawego, przewietrzyć się. A póki co tutaj chciałem się z Wami podzielić tutaj takim widokiem. Oczywiście cała ta sytuacja na świecie jest absurdalna, że tak powiem, delikatnie zakłamana, zamazana. No, gdyż ludzie są uwięzieni w swoich domach. W zasadzie też dużo osób dobrowolnie się na to zgodziła. Dobrowolnie się na to zgodziła, no a skutek może być no opłakany. Wiecie, brak ruchu, oglądanie tej całej propagandy strachu. Tak naprawdę to jest wielka propaganda. Wszędzie te media złowrogie siejące panikę. No najlepiej to wyłączyć telewizor, odciąć się od tego, bo to no, nie ma sensu tego patrzeć. Tak jak w ten sposób te złowrogie ścierwo media no, ludzi nakręcają. Wiem, że też wiele osób jest, no nie ma wejścia, po prostu są w tym domu uwięzieni. Dużo osób nie ma jakiegoś tam transportu, samochodu, no ale choćby zachęcam wyjść z domu. No i zobaczyć coś ciekawego, na pewno coś ciekawego jest w waszej okolicy, jakiś las. Tym bardziej, że jest to niepokojące, że w Polsce jest, no, że tak powiem, no jest to chore, jest to bardzo dziwne to, co się dzieje, że jest zakaz wstępu do lasów. Nie wiem, jak to działa, czy w pojedynkę, czy generalnie, czy jak. Nie mówiąc o tym już, że te lasy są po prostu no, prywatyzowane. Dobrze, zobaczmy teraz tam.
Więc apeluję, aby się nie dać zwariować. Tak patrząc z tego punktu obserwacji, to co się dzieje w Polsce, no czy na świecie, nawet już nie tam nie chodzi o Polskę, no ale są to no, nienormalne zjawiska. Nawet i pewnie to samo się dzieje w takich państwach bloku postkomunistycznego, typu Rumunia, Bułgaria, taka Serbia, czy na przykład co ten złowrogi, że tak powiem, masoński rząd światowy wyprawia z ludźmi. Na przykład słyszeliście na Ukrainie, nie, że nie będę tego ani mówił tutaj, no bo to nie jest tutaj celem tego generowania tej energii, a tylko delikatny rzut spojrzenie w kierunku jasnego, trzeźwego spojrzenia na świat. No i taka tu jest cisza. Zero ludzi, wszyscy pozamykani. Schiza, że tak powiem. Wystraszeni są ludzie. No są to okropne sprawy. Niezbyt pozytywne. Już nie mówiąc, że cała ta sieć 5G. Co słyszeliście na przykład, że pasmo 60 GHz pochłania tlen. Jak to tam wytłumaczyć naukowo? Macie na pewno to opisane tam w internecie, że ludzki organizm nie absorbuje tlenu, że te komórki są zamknięte. No i człowiek się tam, no, cały metabolizm się zamyka, ulega zaburzeniu poprzez ekspozycję sieci 5G pasma 60 GHz. Jeśli to tak dobrze mówię, wam to dobrze wytłumaczyłem. Jeśli nie, to poproszę o korektę albo więcej coś na ten temat się dowiedzieć w internecie. Póki co chodźmy dalej zobaczyć, co tam jest. No tu jest jak na Księżycu, ani człowieka nie ma, nic żywej duszy. Generalnie to jest, tutaj jest odpływ, no i jest jakiś tam wyznaczony czas, odcinek, że można tutaj po prostu się dostać. Też trzeba uważać, aby się, żeby w pułapkę nie wpaść czasem. No ale póki co chodźmy zobaczyć tam dalej, co tam jest. Także jeśli macie możliwość, zachęcam wszystkich do opuszczenia domów, wychodzenie gdzieś w izolacji samemu, gdzieś spacery jakieś długie, aby tylko w domu nie siedzieć, no bo wiadomo, czym się to kończy, że brak ruchu jest po prostu zabójczy. To jest akurat Landram Bay. Jeśli ktoś jest ciekawy, polecam odwiedzić to miejsce. Link podam do tego miejsca w opisie filmu. To co tu widzimy, są to wulkaniczne skały. Proszę bardzo. Bardzo mocne wulkaniczne skały. Choć gdzieś można zobaczyć jakieś fosile, jakieś skamieniałe życie. W zasadzie tutaj w tym nie ma.
dalej. No jak widzicie, cała ta czarna strona mocy próbuje przejąć elektroniczną kontrolę nad nami, nad wami, nad nami wszystkimi, nade mną. Także robią podchody w tym kierunku. Wiadomo, że w internecie już są źródła, że no, zostało to specjalnie wygenerowane. Dokładnie wiadomo jest, kto to zrobił, gdzie to zrobił, skąd to jest. To jest szokujące, że w mediach cały czas wołają choroba X, choroba X. No wiecie, nie? Co mam na myśli. Ale już ludzie przestali zadawać w ogóle pytania, kto to zrobił, skąd to jest, czym to jest. Można na przykład spojrzeć historię do tyłu, wstecz, że te grupy wrogo nastawionych do ludzi, no, próbowały już przez te dziesiątki lat różnych trików. Same wygenerowanie II wojny światowej, I wojny światowej, całych tych konfliktów, czy zrzucenie bomby atomowej. No, kto to zrobił? Oczywiście nie będę mówił, że to są Amerykanie, no bo Amerykanie, tak jak my Polacy, jak Anglicy, zwykli ludzie, którzy wstają do pracy, no są to fajni ludzie, super ludzie. Można się wiele od nich nauczyć. Albo oni się od nas mogą nauczyć, ale nie generalizuję generalnie, mówię, że to są Amerykanie, tylko no, to są te grupy ludzi. Które się gdzieś stamtąd, z tej wierchuszki się wywodzą. Moim zdaniem, no, cały system, widać tą niedoskonałość tego systemu. Że to się wszystko chwieje, to się w zasadzie wali. Próbują nas tu jeszcze jakoś kontrolować elektronicznie. Ale jakoś im to za bardzo nie wychodzi. Pewnie może jeszcze to potrwa, ta cała technologia, te telefony, okej, fajnie z internet, fajnie się na tym siedzi. Te telefony, wszystko to tak wygląda wciągająco, ale i też bardzo uzależniająco. Zobaczcie na ludzi, jak siedzą w telefonach, w ogóle ludzie się przestali sobą komunikować, ludzie w ogóle nie gadają z sobą. Ludzie się w ogóle nie spotykają. Może pamiętacie lata 80., 90., no kiedy nie było tej technologii, ile osób, ile dzieci, ile ludzi dorosłych było na ulicach, place zabaw. Teraz nic, wszystko jest elektroniczne, zastąpione. Nie ma w ogóle komunikacji takiej normalnej jako między ludźmi. Więc te grupy, które to wymyśliły, to wykorzystują przeciwko wam, nam, mi, tobie, wszystkim. Też ta, no, cała kwarantanna, no, czy to coś daje?
Czy na przykład jest teraz ta cała akcja z maseczkami, że są obowiązkowe maseczki. Ale zwróćcie uwagę, że to jedno oczko maseczki, to malutkie ziarenko, to tam po prostu przenika przez to wirus. To jest ściema wszystko. Nie wiadomo, czy my w telewizji nie oglądamy tych aktorów. Wszystko to jest wystawione, wyreżyserowane. Na przykład jak to teraz już widać, jak na ręce, jak ci politycy są sterowani. No, zachowują się jak zaprogramowane roboty. Także zachęcam Państwa do poszukiwania ciekawych informacji, do zmiany trybu życia. Bo ten cały system to jest po prostu nic nie warty, gówno warty, że tak powiem. No widzicie, nie, jak to się wszystko tutaj teraz na świecie, jak się sypie. Totalna kontrola, czego wolno, a czego nie wolno. Jeszcze te całe wybory, w na co? No, przecież na tych złodziei, na tych ludzi skorumpowanych, ludzi zdegenerowanych. Jak wiadomo, jak ludzie żyją na świecie, czy w Polsce, lepiej, gorzej, mniej, lepiej. No i tak wygląda przykładowa kwarantanna. Ja wiem, że ludziom w Polsce jest bardziej ciężej tą kwarantannę tam robić, bo wszędzie, że tak powiem, to państwo policyjne wszystko ludziom zabrania. Wszystko, zakazy, nakazy, kary jakieś dają wyimaginowane. Najgorsze jest to, że ludzie są po prostu bardzo bierni, nic nie robią, jak owce. Jak każą tu się stać na tą linię, to ludzie się, za czym nic, ludzie w ogóle nie protestują, w ogóle są już kompletnie, stłamszeni. Dużo ludzi jest mądrych w internecie, ten cały hejt, to wszystko. Ale to jest tylko mądrość, każdy jest mądry przed monitorem, przed ekranem. Też to widać, jak bardzo społeczeństwo jest ogłupione. Do bardzo dużego stopnia, mówiąc o takich rzeczach, jak teraz to słyszycie, czy jakichś bardziej głębszych sprawach, ludzie zielonego pojęcia nie mają. W Matrixie żyją. No ale cóż, każdą drogą istnieją takie miejsca jak na przykład jak to, gdzie można sobie wszystko samemu robić, samemu sobie można przemyśleć, do czego wszystkich zachęcam. Można się nauczyć jakichś wiele przy okazji rzeczy, jakiś survival, jakieś szkoły przetrwania, tego typu rzeczy. Dużo jest teraz nagrań na YouTube o tym, jak ludzie, jak jest w ogóle możliwość spędzania samemu czasu. Linki dam wam w opisie. Tak zwany bushcraft się to nazywa. Także spędzanie czasu na kwarantannie jest też bardzo pozytywne, bo się można wiele rzeczy nauczyć, survivalu, jakiejś kuchni, coś na temat edukacji, szkoła przetrwania.
różne rzeczy. Nie tylko siedzieć przed telefonami, przed komputerami, bo z tego to za bardzo nic tak nie ma. No, delikatnie idzie przypływ. No jeszcze zobaczymy tam, albo wejdziemy teraz tam na ten cypel. Zobaczę, pokażę wam tam, jak tam woda wygląda. To są tutaj takie skały, no, wulkaniczne. No zobaczcie. Takie to jest tutaj. Powietrze jest tutaj kompletnie inne. No tak jak tam wiecie, każdy z was był prawie nad morzem, ten jod taki czuć czy coś. Patrz, tu jest to jest bardzo duża różnica jakości powietrza. Jak ludzie mieszkają w jakichś tam skupiskach, miastach typu Bristol, Manchester. Idziemy tam zobaczyć, co się tam dzieje. No, wszystko tutaj to żyje. Cała ta tutaj biosfera, biologiczne życie. Są tu całe te glony morskie, całe wodorosty. To co tutaj widzicie, jest tu przykryte wodą. Nie wiem, ile tu może być wody, jakieś 2 metry. To znaczy poziom wody się bardzo podnosi. No myślę, że jest jakieś 4 metry, 4-5. No jak widać, tu już nie ma ingerencji człowieka i całe szczęście. Jest to dziki świat, zaginiony świat. Teraz sobie można wyobrazić, jak kiedyś ten świat inaczej wyglądał. Bez tego całego chemicznego syfu, dziadostwa. No i do niczego to prowadzi w ogóle. Rządy człowieka, czy tych ludzi, którzy już wychodzą poza daleko, bawiąc się tą technologią, tak zwaniem, mówię to dokładnie, jest to uwolnienie broni biologicznej. No bo jest to broń biologiczna, celowo wygenerowana. Tu już jest, proszę bardzo, jest cypel. Wyobraźcie sobie, to tu co widzicie, to jest morze, to jest 80-70%, to jest niezbadane. My tu ludzie, no, żyjemy tutaj na tym, to jest tylko 30-20%. Jakie to jest w ogóle duże. I jeśli tak wnikniecie te całe mapy, jak nam pokazują mapy, jak mogą być zakłamane w ogóle. Że dokładnie nie pokazują tej rzeczywistości, jaka jest. Jest też takie zjawisko, że powstaje dużo nowych wysp. My o nich nie wiemy. Dużo wysp w ogóle na mapach Google nie ma. Nie istnieje. Okej, przejdziemy tam. Google mapy wam nie pokażą wszystkiego. Ale za to sobie można ściągnąć nawigację morską, nawet i na zwykły telefon. Tam można już coś więcej zobaczyć. Choć wiadomo, że to nie jest wyrenderowane. Także można prowadzić dużo ciekawych badań. Nie tylko siedzieć w domu. O, zobaczcie tutaj. Takie coś tu jest. Thank you.
Także to jest też pozytywne. To, co się stało, że no, dużo ludzi się zastanawia nad tym, że coś jest nie tak. Nawet ludzie, którzy w mediach pracowali, no, że te wszystkie statystyki są ściemnione, jeśli chodzi o zachorowanie na chorobę X. Także to też jest może pozytywne, no bo wiele ludzi przejrzało na oczy. Wiele ludzi przejrzało na oczy, że no, że coś jest nie tak, że nas kłamią. Jeszcze każą iść na jakieś wybory, no to są chyba totalne jaja. Jeszcze teraz pomyślcie, maski, takie coś, przecież to jak się wdycha i wydycha, ile to zatrzymuje dziadostwa człowiekowi. Całych tych, te zarazki czy coś, to wszystko osiada na tym materiale, jest to z powrotem wdychane. To jest w ogóle absurd. Także ci rządzący nam tutaj bardzo negatywnie namajstrowali, ale to też jest takie coś, no, że wiele ludzi przejrzy na oczy. Że coś jest nie kaman, coś jest nie tak z tym systemem. Z tym zakłamanym, złodziejskim systemem, proszę Państwa. No i moim zdaniem to klęknie, to padnie. Dlatego wszystkich tam namawiam na praktykowanie jakiegoś survivalu, szkoła przetrwania, bushcraft, zainteresowanie się, jak się przechowuje żywność, jakie produkty można mieć długo, jakie krócej. Na przykład, że to się wakumuje, waksuje się to wszystko, że to może wam taka żywność, jak pomyślicie, no może wam dekady przetrwać. Widzieliście próbę, mieliście tylko przykład, jak się, no, ludzie się rzucili na sklepy. Jaka to wszystko jest iluzja, w jakiej my iluzji żyjemy. Okej, pora wracać. Tak, właśnie, w jakiej iluzji żyjemy. Myślę, że to jest tylko test. To jest tylko test, co się stało. Wiecie, sprawdzają ludzi. Zobaczmy, jacy głupi. Zobaczmy, jacy głupi. Czy będą nas słuchali, czy nie. Zobaczcie, ile pieniędzy na uzbrojenie policji, tej całej żandarmerii w Polsce poszło. To się dzieje we wszystkich państwach, bo wiedzą, że to się będzie kończyło, że to się będzie waliło. To jest jak w tym filmie Matrix. Ci ludzie wszystko zrobią, aby ten system utrzymać w kontroli. No ale takimi metodami to daleko nie zajdą. Dlatego na te całe zbrojenia, zobaczcie, ile idzie pieniędzy. Ale na takie rzeczy, że... Żeby zwykle ludziom pomóc, można wiele wspaniałych rzeczy robić. Te pieniądze, co oni instalują w zbrojenie. Dlatego no, mają nas za głupków. Ale też tak nie jest, dużo ludzi jest tam świadomych, wie, o co się dzieje. I to też nie jest tak do końca. Tym bardziej, że cała Polacy są już, no, rozproszeni po całym świecie. Można powiedzieć, że Polska otacza całą kulę ziemską. Tak żartem to powiem, no ale Polacy są wszędzie już.
widoki takie. Tu jest gdzieś 30 metrów. To co tam jest, to wisi. To jest bardzo niebezpiecznie tu iść. W każdej chwili to może runąć tutaj na dół. No tak. No tylko moment i to leci. Ale okej. Też trzeba uważać, jak się w takie miejsca chodzi. No ale też na tym to wszystko polega. Także tak wygląda przykładowa kwarantanna. No i wygląda to nie za ciekawie. No jest to też szokujące, że celebryci, wiecie, ci cali ogłupiacze, piesze skrzypce grają. Teraz przychodzi temat wakcynologii, że wszyscy będą pod igłę lecieli. Wiecie, jaka jest propaganda teraz. No i wiadomo, że część ludzi, część populacji jest zapatrzona w celebrytów. To są ich autorytety, czy to są wasze autorytety. Także część społeczeństwa jest bezpowrotnie zaprogramowana. Nawet jeśli by człowiek coś chciał powiedzieć, to no nie ma szans. To są już, można powiedzieć, mózgi wyprane. Czy nawet choćby takie kościoły, żeby coś tam więcej w tych kościołach tam mówili w Polsce, o co chodzi. No ale widzicie, nie? Też to jest wszystko, te religie są częścią tego systemu i są, no, sterowane do robienia wody z mózgu ludziom. Całe te media, całe te telewizje, no taka propaganda. Że jak był komunizm, to komunizm, to teraz jest takie malutkie nic, to co się teraz dzieje. Kiedyś chyba ludzie byli mądrzejsi, no bo nie mieli tych telefonów, tego internetu. A tu widać, że to też nie jest za dobre, bo widać użytkowanie tej technologii w zasadzie, no kiedy wszedł polski internet. W 97, 95, jakoś to tak było, lata 90 zaczęło tutaj wchodzić. Oczywiście to było niedostępne dla wszystkich, no ale zobaczcie, co się stało. Niby się to przyczyniło, ta cała technologia informacyjna globalna, do edukacji ludzi, ale też do większego ogłupienia. Zobaczcie te całe gwiazdy, TikToki, Instagramy, Facebooki, jakieś serduszka sobie dają, za lajka sobie coś, jakieś przysługi dają za lajka. No, no ludzie, nie? To jest crazy. Dlatego zachęcam spożytkowania cennego czasu, zwiedzania miejsc takich jak te, lub takich ciekawych miejsc, jak są w twojej okolicy. Na pewno tam jest jakiś las duży, jakieś ciekawe miejsca związane z przyrodą. Można dużo wyzwań, challenge robić.
zobaczcie, jak tu woda wyżłobiła. Da się tam wejść? No, widać, że tam woda wchodzi, ale to nie jest jakiś tam tunel. Zaraz, sekundę, wejdziemy tam trochę dalej. No, to jest tylko taka skrytka wyżłobiona przez wodę. Zobaczcie, jaka to jest wielka energia, woda tutaj, nie? Że to setki lat tutaj robi, tysiące lat i takie efekty są, jakie widać. Tutaj takie wżłobienia, proszę bardzo. Może w komentarzu napiszecie, jakie u was są miejsca ciekawe, co można, co polecacie zobaczyć, coś ciekawego, jakieś parki, jakieś lasy. Jakieś może opuszczone miejsca, na pewno macie tam takie coś i można to napisać w komentarzu. Podzielić się czymś ciekawym. W Polsce też jest bardzo dużo ciekawych miejsc. A nie wszystko jest pokazywane. Na przykład takim przykładem tutaj takiego gościa, na pewno go wszyscy znacie, jest wyprawy Leona. Znacie, taki chłopak, taki szczupły. Niby tutaj, a zobaczcie, jakie rzeczy pokazuje, gdzie on tam wchodzi, gdzieś coś. Okej, tu trzeba teraz uważać, jak się po tym chodzi, bo się tu można rypnąć. Pomyślcie, że to wszystko tutaj jest żywe, że to żyje, że to... Jak ta woda tutaj gdzieś przyjdzie potąd, czyli no w zasadzie po szyję tutaj jest, no ale już tam niżej to jest, będzie 5 metrów, zależy jak. Okej. I idziemy dalej. No, dlatego zachęcam, macie telefony, każdy w zasadzie ma fajny telefon jakiś tam, można nagrywać jakieś ciekawe filmy, wychodząc na zewnątrz samemu można gdzieś iść. Wiadomo, że za każdym razem, jak człowiek wychodzi z domu, każda wycieczka, każda podróż jest inna, nie jest zawsze takie samo. Okej. Idziemy dalej. Co tam jest dalej, proszę bardzo. Jeszcze wam pokażę tutaj z bliska takie coś, tak to wygląda. To jest jak pumeks, takie coś. No i wszystko jest to żywe tutaj. Idziemy dalej. Okej, a teraz tak. Przejdę trochę kawałeczek. Kawałek dalej tam.
czyli gdzieś tam i z tamtego punktu, tam gdzieś wyżej, pokażę wam odniesienie do tego punktu. I tu to było kiedyś tutaj, to było cały łuk tutaj. I to wszystko się zapadło, tych łuków tu było dużo. Tam są takie tablice informacyjne, jeśli to tam będzie, to wam to pokażę, nagram jeszcze. Okej, to tyle i do zobaczenia za chwileczkę. Tu jest jeszcze taki widok. Wszystko to były tutaj łuki. To się wszystko zawaliło i postaram się wam to pokazać tam z tamtego punktu wyżej. A tutaj tak to wygląda. Jeśli ktoś by chciał tutaj to miejsce odwiedzić, to jest to tutaj, tak. Proszę bardzo. Tu macie jakieś telefony. Tablica odpływów nie działa. Landram Bay. To jest Devon. Są takie przepisy, co wolno, czego nie wolno. Okej. Weźmy teraz do góry. Także coś specjalnie takiego dla was tutaj nagrałem. Wiem, że się nudzicie w domach tam, no. Nie jest to za ciekawie, a przynajmniej tutaj z mojej strony, że można coś ciekawego zobaczyć. Jakiś taki kawałek innej rzeczywistości. O, zobaczcie, co to jest. Jak ktoś tutaj posadził. Tu są takie domki. Zobaczcie, w jakich domkach tutaj mieszkają. No to są ludzie w wieku senioralnym, ludzie starsi.
No i takie mają tutaj na swoje lata. Mieszkają sobie w czymś takim. Pokażę wam może w środku, jak to wygląda. Proszę bardzo. Living room jest. Coś takiego. Jest taki widok, proszę bardzo. No i jak widzicie, ani człowieka nie ma. Teraz coś tak historycznie, to miejsce tutaj, jak już tak tam byliśmy, no to zobaczmy, że to wyglądało kiedyś tak. To jest generalnie taka tablica pokazująca historię tutaj, jak to wyglądało. To jest Jurassic Coast. Można tutaj w internecie wpisać Jurassic Coast, więcej na ten temat się dowiedzieć. No i to wyglądało, ta cała zatoka tutaj, to co widzicie, po prostu te łuki były to było tu dotąd zakryte jakby, czyli wyglądało to tak. Później jest 1000 lat temu, że ta erozja postąpiła, nie? Między tym zostało to po prostu tutaj zjedzone, erozja postąpiła tutaj bardziej. Stało się tutaj coś takiego. Tu jest takie delikatne wgłębienie. 500 lat temu z tego czegoś zrobiło się takie coś. A tam jest taki arch, taki łuk też, zobaczcie. To było 500 lat temu. Więc to co jest tutaj, to jest jakby pozostałość po tym. A tam za chwilę pokażę wam na zoomie. No tak to trochę za bardzo o coś tam widać, że no był to po prostu łuk. Był to tam taki łuk i erozja postąpiła i się to zawaliło. Gdzieś tam takie to było po prostu tutaj, o jak widzicie. Widzicie, nie widzicie, nie wiem. No i to jest taka pozostałość w chwili obecnej. Tam przed chwilą widzieliśmy to. A tu jest to coś. No i przyszłość. Czasy współczesne. Zobaczcie, jeszcze jest zapytanie, pytajnik. Co się z tym stanie? Co to będzie dalej? Widać, że tu jest jakiś tam statek czy coś jest i... tutaj... No, jacyś ludzie tu w grotach mieszkali. Pod tymi grotami się tu jacyś ludzie, jacyś pierwotni tam, no... myśliwi. To jest rok 1832. I... to coś się po prostu zawaliło, że erozja postąpiła. To jest rok 1925. Zobaczcie,
To jest widokówka jakaś lokalna tutaj, pokazująca życie rybaków. Takie coś to jest. Dobra, to była taka tutaj historia. Chodźmy jeszcze zobaczyć tam. Z dalsza jakaś widok z góry może. Proszę bardzo, to jest cała okazałość tego Landram Bay. Się już tu pojawili, no nie dziwię się, bo to ileż można siedzieć. Każdy chce poddychać świeżym powietrzem. Widok jest zdumiewający. Także to chyba był jakiś tutaj łuk, połączenie, to się wszystko tu zawaliło. Są gatunki ptaków, które tutaj polują. Jakaś tutaj jest... Orły to są. Eagle. Bateo. No, na pół metra. Te ptaki są duże. Także widzicie, proszę Państwo, no można zobaczyć ciekawe miejsca. Tu już jest kłódka dana na to, tu są kamery. Jak widać, no też jest to tutaj bezpieczeństwo. Czy bardziej jest to, może to być nagrywane, to jest jakiś time-lapse, jakieś obserwacje naukowe są tutaj, postępowanie tej erozji. Staram się jeszcze tutaj wyjść, tak. No tutaj bardziej to majestatycznie wygląda. W tej chwili idzie przypływ. No tam są chyba jakieś już dzikie. W zasadzie nie jest to do publicznego wglądu. Że już tam śmiertelnicy wstępu nie mają. Proszę zobaczyć, jaki ten klif jest bardzo wysoki tutaj. Ten cały uskok. Oj. Zobaczmy jeszcze z tego punktu. No i tak, proszę Państwa, kończąc pozytywnie to, co mogłem Wam tutaj ten content pokazać. Aby się nie dać zwariować. Temu całemu szaleństwu. Jak się świat kręci, tak się dalej świat kręci. Wiem, że ludzie umierają na zawały serca, na cukrzycę, na całe choroby, na raki. I nie jest to do końca tak. Choroba X, tak jak to mówią, i zakłamywanie statystyk. Nie dajmy się zwariować. Często wychodzić jak jest to tylko jak najbardziej możliwe z domu. Na pewno macie ciekawe miejsca. A anteny 5G, myślę, będą... Nie wiem, czy to przejdzie. Już dużo ludzi o tym wie, co to jest. Jaka to jest niebezpieczna broń.
anteny 5G będą płonęły, będą niszczone. Jest też tak, że te anteny 5G będą zakopywali w ziemi, to dopiero numer. Ale myślę, że to nie przejdzie, świat jest wielki, system się zawali, a część z nas na pewno zostanie. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, dziękuję, pozdrawiam. I to tyle. I zapraszam jeszcze do odwiedzenia mojej strony internetowej oneplanetoneheim.co.uk. Tam jest więcej jakichś ciekawych newsów, tam coś jest wrzucane. W zasadzie ten mój adres odżył na nowo, także zaglądajcie tam.